Mniej więcej od roku obserwujemy blisko dwukrotny wzrost sprzedaży diamentów inwestycyjnych klasy premium, co może oznaczać, że tak naprawdę polski inwestor Chce mieć w swoim portfelu aktywów coś wyrafinowanego, bardzo unikalnego, czym niewątpliwie są e, diamenty, jak pokazują dane z rynku. E, faktycznie dobry dobór diamentów do portfela aktywów e, może wynagrodzić inwestora ponad przeciętnymi stopami zwrotu, a mówiąc bardziej precyzyjnie, tak naprawdę w zależności od kategorii tych diamentów, możemy liczyć nawet na kilkukrotne, e, zwielokrotnienie zainwestowanego kapitału. Zadając sobie pytanie, które diamenty cieszą się największą popularnością, myślę, że możemy w uproszczeniu sprowadzić to do dwóch kategorii. Pierwsza, te najbardziej powszechne i najbardziej dostępne, najczęściej stosowane chociażby w biżuterii. Ale nie jest to kategoria stricte inwestycyjna, więc tu um, nastawianie się na jakieś ponadprzeciętne stopy zwrotu nie jest właściwe, z uwagi chociażby na ich e, szerokie występowanie i dużą powszechność. I druga kategoria, czyli ta już zaliczana do stricte inwestycyjnych, e, tak zwana klasa premium, to są najrzadsze z możliwych e, diamenty, Charakteryzujące się oprócz oczywiście odpowiedniej masy, również bardzo wysokimi parametrami, jeżeli chodzi o czystość i kolor. W kategorii oczywiście klasy premium mamy te bezbarwne, te najbardziej popularne, no i te fantazyjne. I co ciekawe, rynek brylantów fantazyjnych zaczyna bardzo mocno zyskiwać właśnie chociażby w Polsce. To dzięki temu otwieramy się na nowych dostawców, na dostęp do coraz szerszej gamy kolorów, dając tym samym możliwość polskiemu inwestorowi partycypowanie w rynku, który dotychczas głównie zarezerwowany był jednak do zamożnych, dla zamożnych krajów Zachodu. Inwestorzy decydują się na ulokowanie swoich środków, swoich aktywów w diamenty z uwagi na to, że przede wszystkim mamy do czynienia z bardzo zgrabną i bardzo Fajną formą lokowania środków, mamy je fizycznie. Są one na tyle dyskretne, że pozwalają nam bez żadnych komplikacji i utrudnień, tak naprawdę podróżować po całym świecie. Jednocześnie, jak pokazują dane oczywiście dotyczące klasy Premium, takie diamenty przynoszą średnioroczne stopy zwrotu na poziomie dwucyfrowym, więc każdy inwestor, który chciałby mieć bezpieczną lokatę, zabezpieczyć część swojego majątku, mieć łatwość w jego transferze, ale jednocześnie chciałby uzyskiwać ponad przeciętne stopy zwrotu, kompletnie nie skorelowane z rynkiem, to jest bardzo ważne. Decyduje się na zakup diamentów, a w zależności od zasobności portfela i fantazji i oczekiwań tak naprawdę decydują się wówczas na zakup bezbarwnych bądź też tych fantazyjnych.